Teraz tak naprawdę zaczynamy naszą działalność. Zaczynamy współpracę z firmą DK Trading. W chwili obecnej łączymy nasze działania prowadzone w Polsce. Z wielką przyjemnością witamy naszych nowych pracowników. Firma Makino zajmuje się produkcją i dostawą narzędzi. Jesteśmy jednym z liderów światowych, jeżeli chodzi o centra obróbkowe. Przede wszystkim inwestujemy w ludzi. Wynajęliśmy pod Warszawą obiekty, w których będziemy prowadzić naszą działalność. Oczywiście mamy też salon, w którym każdy z naszych klientów może zobaczyć maszyny, które oferujemy. Możemy tam także przeprowadzić testy czy próby produkcyjne, żeby klient zobaczył, co jesteśmy w stanie zrobić. Do chwili obecnej nasza działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej skupiała się w Bratysławie, gdzie mamy duże centrum techniczne, ale doszliśmy do wniosku, że polski klient zasługuje także na to, żeby mieć możliwość obejrzenia naszych maszyn w swoim kraju. Dlatego zdecydowaliśmy się zatrudnić tutaj naszych pracowników, tak aby wspierać polskich klientów i umożliwić im lepsze zrozumienie naszej działalności. Tak naprawdę, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2007 roku, Polska była drugim co do wielkości rynkiem, jeżeli chodzi o oferowane przez nas maszyny. Ale wkrótce wysunęła się na czoło i stała się największym rynkiem z racji silnego rozwoju gospodarczego, jaki miał miejsce w waszym kraju. Nawet w czasie kryzysu 2009-2010 polska gospodarka tak mocno nie ucierpiała. Na chwilę obecną jest to największy rynek o ogromnym potencjale. Także polski przemysł z jego zróżnicowaniem. Najróżniejsze zastosowania w branżach takich jak formy i matryce, branża lotnicza, motoryzacyjna i cały przemysł oferuje bardzo duże możliwości, które my chcemy wykorzystać, oferując odpowiednie technologie. Już w chwili obecnej mamy duże perspektywy, jeśli chodzi o branżę lotniczą. Mamy klientów, mamy też pewne doświadczenia z tą branżą z regionu Rzeszowa. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz i okolice, tutaj skupiamy się bardziej na branży formy i matryce. Chcemy na tym mocno się skupić. Jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, to będzie to raczej zachód Polski, Poznań i na południu, Katowice i Kraków. Mamy tam kilka interesujących firm, z którymi budujemy relacje. Nasze plany na przyszłość są takie, żeby krok po kroku zatrudniać w ramach naszej działalności nowych pracowników, inżynierów, jak również personel sprzedaży.